Wybory. Ciągle je podejmujemy. W grach ma znaczenie to, jaką wybierzemy klasę postaci, jakie upgrade'y, jaką broń, kiedy użyjemy najmocniejszego zwoju w grze. Ale gdy mówimy o tych wyborach w grach, tak przeważnie chodzi nam o to, jak pod względem gameplayowym dojdziemy do celu, ale o decyzje, które namacalnie wpłyną na fabułę. W grach wybory były niegdyś skrajnie czarno-białe, ale dziś scenarzyści prowadzą eksperymenty niczym twórcy kina moralnego niepokoju. I tak jak Kieślowski w filmie Przypadek pokazywał trzy alternatywne historie jednego człowieka, tak dziś gry bawią się naszymi oczekiwaniami względem wyborów właśnie. Limitowana liczba opcji, które mogą realnie zaimplementować twórcy, prowadzi do kolejnej formy gry w grze. Gracz stara się znaleźć najlepsze wyjście, wybadać grunt, przechytrzyć system, ale twórcy wiedzą, co jest grane i nieraz zostawiają na graczy fabularne pułapki. I to właśnie nim się dzisiaj przyjrzymy. To klasyczny schemat niemal każdej gry. Gra polega bowiem na jakimś działaniu, strzelaniu, rozmowach, łączeniu przedmiotów itd. Bardzo rzadko gra bierze pod uwagę, że brak działania jest w danym wypadku lepszy. Bohater, a więc i gracz, jest niby ciągle w ruchu, ale to wirtualny świat kręci się wokół gracza. Świat i NPC czekają na pojawienie się bohatera na scenie i na to, żeby rozwiązał wszystkie problemy. Ten schemat dotyczy przeważnie gier RPG i sandboxów, gdzie liczba questów do wykonania jest ogromna i niejako w ciemno podejmujemy się każdego przedsięwzięcia, aby tylko zdobyć pieniądze i punkty doświadczenia. Do tego dochodzi coś na miarę kompleksu Mesjasza u bohaterów gier, którzy wręcz zakładają, że muszą wszystkim pomóc i uratować świat przed zagładą. A w takich Pillars of Eternity 1 rozpoczynamy przygody w Jelenioborzu, krainie, w której dzieci rodzą się bez dusz. Problem jest więc srogi, ale nie jedyny, bo wraz z postępującą klęską demograficzną mamy tu Redricka, władcę Złoconej Doliny, którego rządy stają się coraz bardziej okrutne. Mamy tu klasyczny problem, gdy niewyjaśniona katastrofa prowadzi do narastania uprzedzeń i prześladowań. Bohaterowie mają więc naturalnie szansę wziąć udział w obaleniu tyrana. W błędzie byłby jednak ten, kto uznałby samo zabicie Redricka za ostateczne rozwiązanie problemu. W moim wypadku wątek Złoconej Doliny zakończył się w taki oto sposób. Redrick wraca jako wkurzony nieumarły, odbija sobie z nawiązką to, że został zdradzony i zabity. Morduje wszystkich, a Złocona Dolina staje się krainą bezludną, ponurą i omijaną przez podróżnych. Co poszło nie tak? Otóż gracz w ciemno wpakował się w sprawę nieco bardziej skomplikowaną. Sama śmierć tyrana to jedno, ale następnie powinniśmy wziąć udział jeszcze w jednym zadaniu i przepędzić go także w postaci licza. Twórcy przewidzieli jednak, że na pewnym etapie rozgrywki może nam umknąć to, co dzieje się z jedną z pierwszych lokacji w grze. To bardzo typowe, bohaterowie przychodzą, uważają, że pomagają tubylcom, ale tak naprawdę sprowadzają na ich głowy kolejne nieszczęścia. A jak kończy się wątek Złoconej Doliny, gdy staniemy po stronie Redricka? Po rozwiązaniu problemu z Thanosem, czyli głównym łotrem, przekleństwo próżnorodnych zostaje przełamane. Redrick odpuszcza prześladowania, a kraina odzyskuje nieco starego blasku. Pilarcy dobrze wpisują się w nurt nieco mroczniejszego podejścia do fantasy, gdzie nieraz gracz musi sobie poprzestawiać w głowie to, jak działania grupki bohaterów wpływają na życie zwykłych ludzi. Tu warto wspomnieć jeszcze jedno zadanie z dodatku Whitemarsh, gdzie napotykamy spanikowanego tubylca, który obawia się, że przez przypadek wynajął grupę awanturników do zabicia znienawidzonego sąsiada i jego rodziny. Bohaterowie ruszają tropem trupów całego klanu, aż dochodzi do konfrontacji z najemnikami i tak zakładam uratowania ostatniego dziecka z rodu. To jednak zapowiada dalszy ciąg przemocy, gdyż przysięga pomścić swoich zmarłych. A więc gra pokazuje nam wybory graczy niejako w dwóch skrajnościach. Z jednej strony mamy drużynę, która przyjęła zadanie zabójstwa kogoś, a z drugiej drużynę, która stara się to wszystko odkręcić i prowadzi do jeszcze kolejnych tragedii. Być może świat byłby lepszy bez poszukiwaczy przygód. No właśnie, pójdźmy nawet kawałek dalej, bo co by było, gdyby bohaterowie w ciemno zaczęli wykonywać zadania dla swojego arcywroga? Borderlandsy zawsze były kopalnią wątków parodystycznych i w drugiej połowie Borderlandsów 2 Handsome Jack, nie mogąc sobie poradzić z głównymi bohaterami, zleca im zadanie. Otóż chodzi o popełnienie samobójstwa. Wystarczy zeskoczyć w przepaść, aby zgarnąć nieco punktów doświadczenia. Oczywiście bohater fabularnie nie może zginąć, bo zostaje wskrzeszony w punkcie New U Station. Ale fakt jest faktem, gry zbyt rzadko nagradzają za brak aktywności. No bo jeśli bohaterowie nie mogliby czegoś zepsuć w świecie gry, to co mieliby do roboty?
Wybory w grach, jak i w życiu, wiążą się z poczuciem straty, no bo wybieramy między czymś a czymś. Nieraz gry rozgrywają to bardzo sprytnie, czy chcemy więcej pieniędzy tu i teraz, a może wolimy punkty XP. To typowy problem, przed jakim stawał każdy heros w Heroes of Might and Magic. Ale jak mówi znane powiedzenie, nie da się jednocześnie mieć magiczny napój i wypić magiczny napój. Czy jakoś tak. Życie to jednak co innego niż gra i na przykład taki Skyrim pozwalał spełniać swoje sny o potędze i nie odcinał przed graczem zawartości, przynajmniej tej istotnej. A więc mogliśmy być mistrzem wielu gildii naraz, wojownikiem, złodziejem i czarodziejem. I tak rozpieszczeni w innych grach też szukamy nieraz wyjścia C, czyli wydojenia dwóch korzyści jednocześnie. Bo jeśli twórcy oferują nam skrajne opcje A i B, zawsze myślimy, że może jest jakaś ukryta droga dla tych najbardziej wytrwałych albo tych najsprytniejszych. Wiedźmin 3 rozgrywa to dobrze w sumie w aspekcie romansowym. Mamy tu przecież klasyczny już wybór między domyślną książkową kochanką Yen, a poboczną Triss, dobrze wykreowaną w ramach komputerowej trylogii. Decyzja stojąca przed Geraltem ma w sobie całą skrajność wyborów w grach. Czarne albo rude. A może by tak dwie naraz? To dopiero spryt. Kto próbował, ten jednak wie, że czarodziejki swoją godność i rozum mają. Próba przechytrzenia systemu w tym wypadku kończy się upodlająco dla Wiedźmina. Półnagi musi spędzić noc przywiązany do łóżka, a następnego ranka słuchać jeszcze szyderstw Jaskra. Najwyraźniej Geralt nie zasłużył, co nie przeszkadza graczom nieraz przez lata szukać sposobu, bo może jednak jakoś się da. Oto parę fajnych fraz, jakie podpowiedziało mi Google. How to romance both Triss and Yennefer, Triss Yennefer both, Witcher 3 romance Triss and Yen. Ale CDEP sprytnie to ostatecznie rozegrał, bo romansowy fail z podstawki prowadził do fajnej sceny w krwi i winie. Niezwiązanie się ani z Triss, ani z Yen, co mogło być efektem tego niezdecydowania, oznaczało, że w tu są po napisach końcowych odwiedzała nas Ciri, a w najgorszym wypadku Jaskier. No a co zrobić, jeśli gra faktycznie pokarała nas Jaskrem, jeśli z iluś tam zakończeń dostaliśmy to najgorsze? No właśnie, liczba zakończeń to jeden niejako z wyznaczników poziomu nieliniowości gry i prawdziwego sensu podejmowanych wyborów. Chcielibyśmy, aby nasze decyzje miały wpływ na świat gry, a co lepiej pokazuje sens wyborów, jak nie ich efekt. Kacper w swoim materiale zwrócił uwagę na pewien paradoks, to znaczy większość graczy trzyma się jednak ścieżki dobra i tak też chce zmierzać do happy endu. Bo gdy gra jako efekt naszych działań sprzedaje nam złą scenę albo co gorsza złe zakończenie, zastanawiamy się, co poszło nie tak. I tutaj znów uruchamia się nasz instynkt gracza. W końcu na dobre zakończenie musimy zapracować. I znowu jest jedna gra, która bawi się naszymi przyzwyczajeniami. Heavy Rain to prawdopodobnie najlepsza gra Quantic Dream, choćby za sprawą jednego sprytnego patentu fabularnego. I tu będą spore spoilery, możecie przeskoczyć do późniejszego fragmentu filmu, aby ich uniknąć. W Heavy Rain kierujemy czterema bohaterami, którzy są jakoś powiązani ze sprawą seryjnego zabójcy. A więc mamy Madison, młodą dziennikarkę, Ethana, straumatyzowanego ojca, który poszukuje swojego porwanego syna, Normana, policjanta uzależnionego od narkotyków i Scotta, detektywa wynajętego przez rodziny zabitych chłopców. Podchodząc do Heavy Rain wiemy, że czeka nas kilka dróg do celu i wiele możliwych zakończeń, w końcu na tym opierał się marketing gry. I tak jak wspomnieliśmy wcześniej, chcemy instynktownie zmierzać do najlepszego z nich, przynajmniej za pierwszym razem, a więc przed nami mnóstwo quick time eventów i czynności, które chcemy zrobić jak najlepiej. Chcemy poprzez działanie zapracować na dobre zakończenie. Całym twistem fabularnym jest to, że jedna z grywalnych postaci jest mordercą i jej działania utrudniają śledztwo pozostałym bohaterom. Gra wydaje się nawet z nas nieco kpić. Wszystkie te starania tylko po to, aby zniszczyć dowody zbrodni. Na koniec możemy jednocześnie odczuwać w Heavy Rain wiele emocji, zaskoczenie, ale też wrażenie bycia oszukanym. Można też wątpić w sens całej gry, bo łatwo się przekonać, że w historii jest wiele dziur i nieścisłości. No ale efekt za pierwszym razem jest naprawdę mocny. Dlatego też, jeśli nie graliście jeszcze w Heavy Rain, ale nie baliście się spoilerów, nadal nie wiecie, kto jest mordercą, ale być może z tą wiedzą inaczej popatrzycie na działania czwórki bohaterów. Podobnie działał model ukrytych wyborów Until Dawn. Gra karała nas wręcz za to, że chcieliśmy zobaczyć i zbadać wszystko, nawet w sytuacji skrajnego niebezpieczeństwa. Efekt? Przeważnie śmierć postaci.
A więc jeśli twórcy potrafią tak bardzo bawić się naszymi oczekiwaniami względem wyborów w grach, tak może nie powinniśmy wybierać wcale. Czasem gry faktycznie przewidują opcję niezaangażowania. Dobrze to zrobił w swoim czasie pierwszy Wiedźmin, który najlepiej oddawał charakter książkowego pierwowzoru. Neutralna ścieżka nie była optymalna, ale pozwalała nam zachować dystans od głównego konfliktu i niejako umyć ręce od całej rzezi. Wiedźmin 2 w tym wypadku był bardziej skrajny. Nie było innego wyjścia, jak stanąć po stronie Jorveta albo Rosza. A im silniejszy nacisk na obranie jakiejś strony konfliktu, tym mocniejsza może być reakcja obronna. W Tyranny od twórców Pillars of Eternity w ogóle sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Nie jesteśmy tam bohaterami w tym pozytywnym znaczeniu słowa. W końcu służymy wielkiemu złemu imperium w podboju kolejnych krain. Pierwszy akt wyznacza rytm całej opowieści. Możemy budować dobre relacje ze wzgardzonymi, szkarłatnym chórem albo rebeliantami. A, no i pozostaje prawdziwy lifehack, czyli wypiąć się na wszystkie strony konfliktu. Neutralność w tym wypadku oznacza po prostu chaos. Ścieżka chaosu jest niestety skupiona przede wszystkim na walce, której w Tyranny i tak jest za dużo. Zabijanie wszystkich konkurentów może być satysfakcjonujące, ale tutaj gameplay staje na drodze do cieszenia się ze swoich decyzji. Zdecydowanie brakuje opcji rozgrywania poszczególnych obozów przeciwko sobie, bez brudzenia sobie rąk. Niezależność w wypadku Tyranny oznacza powtarzalność i najgorszy gameplayowy przebieg ze wszystkich czterech ścieżek. A więc, czy jest jakiś wniosek z tych wszystkich przypadków? Pamiętajmy o jednym. Gry komputerowe są zaplanowane z góry, ich nieliniowość jest udawana, ale razi dopiero w tym momencie, gdy zobaczymy, jak działają poszczególne mechanizmy i które wybory mają, a które nie mają żadnego znaczenia. I dlatego też najlepiej pozwolić sobie na popełnianie błędów, dać się porwać opowieści bez patrzenia od razu do internetowych poradników, które z rozwiązań da najlepszy efekt. No bo jeśli wybory mają być pułapką, tak najlepiej nie myśleć o tym, że daliśmy się w nią złapać.